poprzednim odcinku. Moja mama morderczynią? Powiedz, że to nieprawda. Przysięgliśmy zemstę. Dlatego postarałem się wejść do Mistrala, aby nas zniszczyć. Jedno po drugim. Zwróć się do José Antonia, by zrzekł się pełnomocnictw. On sam się ich zrzeknie. Już wiem wszystko. Wiem, co się stało w dniu twojego ślubu i dlaczego tak bardzo nienawidzisz De La Torre. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Zdjęcia. Reżyseria. Chciałabym ci pomóc, ale nie wiem jak. Życie toczy się dalej. Dla mnie już się skończyło. Aunque suene autocompasivo, pero es la verdad, Sandra. Me preocupa. Jeszcze się rozchorujesz. Si sigues así, te vas a enfermar, te lo aseguro. Quizás sea lo mejor. Tak byłoby lepiej. Terminamos con esto de una vez por todas. Przeżyłeś tyle trudnych chwil i jakoś sobie poradziłeś. Tak łatwo się poddasz? Jesteś dobrą przyjaciółką. Wspierałeś mnie, kiedy tego potrzebowałam. Muszę ci się jakoś odwdzięczyć. Mnie nikt nie może pomóc. Nie ma wyjścia. Wiem, dlaczego nienawidzisz rodziny De La Torre. Nie rozumiem, o czym mówisz. Mam dość kłamstw i tajemnic. O niczym nie masz pojęcia. Mam ci opowiedzieć o ślubie? O rodzinie Echevarria? Płakałam, kiedy mi o tym mówiono. Dlaczego ukrywałaś prawdę? Mogłabym ci pomóc. Powinieneś zapukać. Co ci jest? René odeszła. Ogarnęła mnie zazdrość, przestałam być sobą. Zaczęłam cierpieć, jakbym cię kochała. Nie znoszę cierpienia. Postanowiłam odejść, by nie zachorować tak jak inni mieszkańcy tego domu. Muszę się oczyścić ze złej woli. Necesito limpiarme de la malevolencia.
Zła wola. Ona ma rację. Daj. Marihuana zrobiła jej dziurę w mózgu. Wiedziałam, że zniknie. Niczego nie ukradła? Jeśli chcesz oczerniać René, to lepiej wyjdź. Ależ ty drażliwy. Przykro ci? René bardzo ładnie zachowało się wobec mnie. Ale wiedziałam, że kiedyś odejdzie. Zakochała się w tobie, a ty? Wróciłeś do Melisy? Między mną i Melisą nic nie będzie. Jesteśmy jak Romeo i Julia. Nie mogli się pobrać, bo ich rodziny się nienawidziły? Co zaszło między naszymi rodzinami? Dlaczego mnie nienawidzisz? Czy ja jestem temu winna? Temu, co się wtedy stało? Kto ci o tym powiedział? Widziałam rysunki Sebastiana i jego siostry. Potem poszłam do Jose. On mi powiedział. Rozumiem twoją nienawiść. Ja też ją czuję. Ty? Oni cię skrzywdzili. Jesteś moją matką, a oni zabili mi ojca. Ojca? Czy John Wilson nie był moim ojcem? Muszę już iść. Mam nadzieję, że wiedźmy nie przyleciały. Lucrecia i Fernanda źle cię traktują? Nienawidzą mnie. Ale Don Gerardo jest dla mnie miły. Sandra. Nie byłem zbyt dobrym towarzyszem. Ale dziękuję za twoje wysiłki. To nic takiego. Zajrzę później. Mogę? Oczywiście. Nie wiem, co ci powiedzieć. Nie sądziłam, że przeżyję coś takiego. Musisz być silna. Jak długo będziesz się smucić? Nie proszę, żebyś od razu o nim zapomniała. To samo jej powtarzam. Byłam u niego. Ale powiedział, że nie chce mnie widzieć. Nic nie rozumiem. Nie warto prosić o wyjaśnienia, kiedy on ci mówi, że to koniec. Nie mam twojego doświadczenia. Wszystkiego trzeba się nauczyć. Nie nalegaj. Zażartowałem sobie. Powiedziałeś, że nasze rodziny się nienawidzą. Nie powiedziałem nic podobnego. Kochasz Melisę czy nie? W nikim się nie kocham. Za dużo we mnie złości. Zauważyłam, jak źle traktujesz mamę. Nigdy jej nie wybaczę. Wiesz? A ty? Kiedy się dowiedziałam, poczułam, że ją nienawidzę. Ale potem jej wybaczyłam. Jak mogłaś wybaczyć coś podobnego? To było tak dawno temu. Wiesz, co mama zrobiła przed laty? Spała z Gerardem? Popełniła błąd młodości. Zapewniła mnie, że już o nim zapomniała. Z Gerardem? Nie wierzę. Ojciec jej wybaczył? Tylko ja o tym wiem. Przyrzekłam, że nikomu o tym nie powiem, bo... Jest coś jeszcze?
Proszę cię, powiedz mi,